A na początku obejrzę sobie Dubiela z racji tego, że to jest tylko i wyłącznie 4 minutki, a później przejdę sobie do filmu Stanowskiego. Jak widzę, ludzie nie łyknęli jego kolejnej śpiewki. Powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, co mu odpierdala, ale widzę tutaj, kurczę, jak zawsze, nie? Zawsze w weekendy mi się nudzi, że mi się żyć i funkcjonować nie chcę. Ja muszę coś oglądać, bo nie wytrzymam i walić głową w stół. To jest jakaś masakra, Klaksiok, tak? On jest jakąś masakrą? To jestem ciekawy. To życie muszę zamknąć ten etap, więc... Czekajcie, bo trochę za cicho, kurwa. A chyba będę chory. Boże, kochany, wszyscy chorzy, nie? Wokoło mnie. Żeby wrócić do życia, muszę zamknąć ten etap, więc opowiem wam, jak się ma sytuacja. Na początku października, czyli już ponad miesiąc temu... A to on już nie zamknął tego swojego rozdziału życia? Teraz zamyka ten rozdział życia? Ja myślałem, że poprzedni film to był zamknięcie rozdziału życia. Cierpię, moja rodzina cierpi, pokażę ich twarz. Macie, oglądajcie. Przekazałem prokuraturze wszystkie możliwe informacje oraz materiały na temat tej sprawy. No. Były to łącznie terabajty plików i wierzę, że jeśli doszło do jakiegoś przestępstwa, to sprawa zostanie wyjaśniona. Ja przed niczym nie uciekam. W internecie powiedziałem już praktycznie wszystko, co mogłem. Jak miałem... Przyjmuję chyba ten. On przyjmuje chyba teraz w tym momencie to, co robi Boxdel, czyli jestem twardy i mnie to już nie rusza i trzeba żyć dalej i przechodzić dalej to i lalalala. A w sercu zdycha. Ja 18 lat to byłem ultra głupkiem, ale nigdy nie kryłem zawsze byłeś i jesteś. Serio, ja po prostu byłem głupi i nie zwracałem uwagi na niektóre rzeczy. I za to przepraszam. Nie postawiono mi w tej sprawie żadnych zarzutów, składałem zeznania w charakterze świadka, przekazałem wszystkie możliwe materiały i chcę zacząć znowu żyć. Jak się odkleję? Bez kitu, kurwa, on przejął normalnie ten, jak Boxdelik robi filmy w tym momencie. O matko. Ciekawe, kiedy Dubel robi przestojnie żenujące filmiki. Braveheart. Zachowywałem się bardzo chaotycznie. Dodałem nawet film, przez który stałem się memem. No cóż, czasu nie cofnę. Słuchałem się wielu osób, które doradzały, co robić, popełniałem błędy. Pora wyciągnąć wnioski i ruszyć dalej. Przyznał się, że mu PR-owcy to robili. Ale ten jeden film z PR-owcami był dobry, to potem on zaczął spierdalać. Teraz zapraszam was na przejażdżkę po moim życiu, ponieważ chciałbym spróbować wyjaśnić wam, dlaczego jestem, jaki jestem. O no nie, pierdol. No nie pierdol, że on tu jakieś te... O matko, co? Mama cię skrzywdziła? Brat cię pobił w dzieciństwie? No takie wymówki, jak on pierdolnie, to ja po prostu zejdę z kapci, nie? Normalnie spadnę z tego krzesła. Nie ma co się oszukiwać. Czekaj, wkurwiający Dubiel. W większości, gdy słyszysz Marcin Dubiel, czujesz niechęć i brak sympatii, a do głowy przychodzą ci same negatywne skojarzenia. Marcin Dubiel po prostu wkurwia ludzi. A mnie nie wkurwia. To jest na takiej zasadzie, że obejrzałem sobie jeden z nim wywiad, z takim gościem, tylko ja wiem, że ten gościu jest sławny dosyć. Starszy facet, on robił ze Stanowskim też wywiad, nie pamiętam dokładnie. W samochodzie sobie jeździli, nie? No i ja sobie słucham tego, co mówi Dubiel i on mnie nie wkurwiał, on mnie żenuje. On powoduje żenadę u mnie, oglądając go, bo on gada takie pierdoły, że aż mi wstyd, że ktoś taki w ogóle jest. I to jest na takiej zasadzie, że gościu siedzi i mówi, jak to jest mu źle, po prostu, jak kurwa jest mu źle, bo on wydał 1 000 000 zł w niecały miesiąc i on nie wie gdzie i ryczy. Normalnie ryczy. Ja nie wiem gdzie. No, ja was przepraszam, ale takie zachowanie to niech se w dupę wsadzi. Ludzie normalnie zarabiają grosze, a on ryczy, że on wydał 1 000 000 zł gdzieś w miesiąc. I go stać na to, żeby to wydać. Jest pierdolniętym typem. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego tak jest. Wymówki. Atencyjność? Owszem, jestem atencyjny i wiem o tym. Wszyscy wzięło się to prawdopodobnie z mojego dzieci. Wydaje mi się, że wszyscy są. Prawdopodobnie z mojego dzieciństwa, przecież pokazywałeś rodzinę, masz szczęśliwą rodzinę. Z twojej rozbitej rodziny, ponieważ zawsze starałem się walczyć o uwagę rodziców, którzy się rozstali. Przez moją atencyjność wiele... Wow. Rodzice mu się rozstali. Jezu, przepraszam, ale... Rodzice mu się rozstali. Kurwa macie, rodzice mu się rozstali. Jezu, to jest straszne, to jest podskudne. O matko jedyna, siema. To jest coś niesamowitego. Wielokrotnie cierpieli ludzie w moim otoczeniu. Nie jestem atencyjny tylko w mediach, ale w życiu prywatnym też mam z tym problem. Zawsze chciałem, żeby wszyscy mnie lubili, a zazwyczaj kończyło się dokładnie na odwrót. W internecie zacząłem działać w 2014 roku, kiedy miałem 17 lat i odpowiadałem na Asku.
byłem młodym szczerzem, który chciał zaistnieć w sieci. Bo zawsze lubiłem... Drugi Bogdan, nie? Się robi bez kitu. On miał rozbitą rodzinę, bo mu się rodzice rozwiedli. Ale cię kochali, mimo wszystko. Pomagali. Widzę twoją mamę. Niektórzy mieli gorzej. Niektórzy w ogóle nie byli wychowywani przez rodziców. Niektórzy byli w patologicznej rodzinie. Niektórzy nigdy nie zaznali szczęścia i miłości. I sobie radzą. I nie są debilami. A ty? No to siebie kurwa, taką wymowę nie chcę na siebie uwagę. I tak właśnie zacząłem kręcić filmy na YouTube. No i ta przygoda z mniejszymi przerwami trwa do teraz. Atencyjność. Ta cecha sprawiła, że jestem tu, gdzie jestem, choć pracuję nad tym, żeby kontrolować swoje atencyjne zapędy. Działanie i reagowanie... Teraz tak. To jestem na terapii. Czy uczyłem się na własnych błędach. Teraz młodzi influencerzy mają całe zespoły PR-owców i menadżerów, którzy prowadzą ich za rękę i pomagają uniknąć wpadek wizerunkowy. Ja nie miałem takich doradców. Co ty pierdolisz? Przecież sam teraz powiedziałeś, że doradzali ci ludzie na początku. Za każdym razem miałeś doradców. Co ty chrzanisz, głupoty? Jezu, jaki to jest debil. No denerwuje mnie. Położenie kondoma na głowę lub zdanie easy bezdomnemu jest nie na miejscu, a ja, tak jak mówię, byłem głupi i po prostu o tym nie myślałem. Chcąc zyskać sławę, nie liczyłem się z tym, że mogę dawać zły przykład i... Jaka muza! ...ponoszę konsekwencje tych czynów. Nieźle. Ale nie, nie dziwię się, że powiem wam szczerze, w tym momencie on jakby pokazał, że on się podniósł w tym filmie. Znaczy, próbuje pokazać, że on się podniósł. Prawda jest taka, że się nie podniósł. Ale tutaj mamy takiego go, wiecie, tak jest. Biorę to na klatę. To, no, robi to, co Bogzel w tym momencie. Nie, niechęć, bo nie ma... Że tylko, że Bogzelowi to się udało, bo ludzie go lubią. A temu. Jemu to się wychodzi na to, że się nie udaje. Zbyt wielu influencerów... No i manipulacja wszędzie. Odjebali tyle, co ja. Swoją atencyjnością, bezmyślnością i potrzebą wydurniania się. Sam dałem ludziom masę powodów do tego, żeby mnie nie lubić. Owszem. Popełniłem te wszystkie błędy, lecz na koniec to właśnie one ukształtowały to, kim jestem. Gdy ktoś chce zostać lekarzem, idzie na studia, które przygotowują go do jego zawodu. Ja nie byłem w stanie się do tego przygotować. Zrobiłem te wszystkie głupoty i musiałem ponieść konsekwencje, żeby nauczyć się reagowania. Mój content ma wpływ na ogromną liczbę osób. Teraz, gdy mam 27 lat, umiem zobaczyć niektóre rzeczy, ale kiedyś, gdy sam wychowywałem się ze swoimi widzami i byłem pod wpływem walki o status w internecie, nie widziałem tego. Często działałem pod wpływem emocji i kierowałem się tym, co podpowiadała mi intuicja. Często! W internecie trzeba... Cały czas się tak kieruje, się mam wrażenie. W internecie trzeba się podejmować decyzje. Szybko podejmować decyzje, a to nie pomaga w byciu autentycznym. Nie jesteś w stanie zaspokoić wszystkich, a każdy oczekuje od ciebie działania. W takiej sytuacji wytwarza się ogromna presja, a ja... Trzeba jebać ludzi, na chuj tą presję mieć. Tak, ja tak szczerze mówiąc, ja tego nie rozumiem. Robisz to, co lubisz. Ty sobie nakładasz kondony na głowy i chodzisz i pokazujesz ludziom, jak kupujesz i robisz swoje zakupki, ludzie to oglądają. No to gdzie tu masz presję? Kurwa mać. Często nie potrafiłem sobie z nią po prostu poradzić. Ale czemu on zawsze mówi cały czas w trybie przeszłym, nie? O Jezu, kręci mi się w nosie, przepraszam. Ale chyba będę przeziębiony. Albo to on na mnie tak działa. Chuj wie! Ale czemu on mówi cały czas w trybie przeszłym? Czy on próbuje mi wmówić, że on dalej nie jest debilem i że on nie odpierdala głupich rzeczy? Ten film jest debilny. Zwala winę na to, jaki był, mimo tego, że jest taki dalej i on zawsze taki prawdopodobnie będzie. Albo może za 10-20 lat, jak mu się ukróci, kurwa, pieniążki z YouTube'a, to wtedy będzie normalnym może człowiekiem. Chuj wie, tak naprawdę, bo ma wrażenie, że on jest w czepku urodzony. Jego rodzina, o Jezu, jego rodzice się rozwiedli, o matko tragedia, nie był bity, nie miał alkoholizmu w domu, kurwa, ma szczęśliwych rodziców, którzy mu pomagają, przynajmniej widzieć po mamie i on jest, kurwa, jemu jest ciężki, siema Stachu, no dajcie spokój. Wszystkie te rzeczy doprowadziły do tego, że można postrzegać mnie jako osobę odklejoną od rzeczywistości. No. I pewnie tak jest. No, przyznanie się, fajny PR-owiec. Zbudowałem na swoich błędach. Jestem tą samą osobą, którą byłem 10 lat temu. Ale co, byłeś i jeden dzień temu? Jest już tą samą osobą, czy nie? I za 10 lat również będę kimś innym. Biorę na klatę to, no, ja mam wrażenie, że on jest, kurwa, co film inny. Co film inny. Co, były trzy filmy i w trzech filmach jest inny. To zachowałem się jak głupek i zaczynam nowy rozdział. I teraz ludzie mają ci powiedzieć, zaczyna nowy rozdział, czas żyć na nowo.
Ale ludzie, kurwa, w tym. Ludzie nie uwierzyli, wychodzi na to. A koniec już. Dobra. Syf film. Jednym słowem. Dajcie spokój, kurwa. Typ jest odklejony i to całkowicie, nie? Pierdoliło go. Pozwalał trochę winy na to, jaki był, mimo tego, że dalej taki jest. Pozwalał winy trochę na rodzinę, mimo że ją chciał chronić i ją pokazywał w internecie. Dajcie spokój. Co za debil.